Proszę Państwa, jesteśmy, zdaje się, w pierwszym w Polsce albo w jednym z pierwszych w Polsce laboratoriów przyszłości. Pamiętajmy, że termin na realizację tego zadania był nakreślony do końca tego roku szkolnego, a w zasadzie do początku roku szkolnego 2022-2023. Natomiast jest już część szkół, taka jak choćby ta w Nowej Sarzynie, które zrealizowały to zadanie niemalże w 100%, no powiedzmy w 90% jeszcze w roku 2021 i oto tutaj już jesteśmy w pracowniach, które czekają na dzieci szkół podstawowych. To jest szkoła podstawowa, w której uczy się ponad 400 uczniów. Zatem dofinansowanie 100% w ramach Laboratoriów Przyszłości wyniosło ponad 120 tysięcy złotych. Za te 120 tysięcy złotych mamy ten sprzęt, który widzimy i w tej sali, i w pozostałych salach. Nowoczesne drukarki 3D, nowoczesny sprzęt do nagłaśniania, studio nagrań, mikroporty, procesory, nowoczesne lutownice dojadą za chwilkę, jak słyszałem. Wszystko to po to, żeby rozwijać umiejętności dzieci w szkole podstawowej tu w Nowej Sarzynie, ale dzieci we wszystkich szkołach podstawowych w Polsce. Chcę Państwu raz jeszcze powiedzieć, że do wszystkich szkół trafiły już środki finansowe w wysokości blisko miliarda złotych, 1 miliard złotych na laboratoria przyszłości w szkołach podstawowych. To w niektórych sytuacjach, takich jak tutaj w Nowej Sarzynie, z tych laboratoriów będą mogli korzystać również uczniowie liceum, którzy się uczą dokładnie w tej samej szkole. Tu przeszkód żadnych przecież nie widzimy. Zresztą liceum jest też znakomicie wyposażone. Gratuluję tutaj organowi prowadzącemu, panu burmistrzowi, panu dyrektorowi, całej dyrekcji tego znakomitego prowadzenia szkoły. Zatem blisko miliard złotych przekazany już wszystkim samorządom, które o to wystąpiły. Za chwilkę będą te środki przekazywane również szkołom niepublicznym i publicznym niesamorządowym. Tutaj czekamy na zakończenie procesu legislacyjnego, który to umożliwi. I wszystkie również szkoły podstawowe publiczne, niesamorządowe i niepubliczne będą mogły skorzystać z tego projektu Laboratoria Przyszłości. Za chwilkę będę mówił też o tym w kontekście polskich dzieci uczących się za granicą, ale pozwólcie Państwo, że zarezerwuję to sobie na kolejne tygodnie stycznia i na miejsce poza granicami naszego kraju. Po co to? Po to, żeby odkryć talenty młodych uczniów, naszych dzieci już na etapie szkoły podstawowej, bo przecież Laboratorium Przyszłości to nie jest laboratorium tylko informatyczne. To jest laboratorium, w którym możemy uczyć się przy pomocy nowoczesnych pomocy dydaktycznych, tworzonych również tutaj przy pomocy drukarek 3D, jak choćby tutaj mieliśmy przed chwilą, pan dyrektor mi pokazywał model planet z naszego układu, wyprodukowany na tej właśnie drukarce 3D. Wszystko po to, żeby również geografii można było uczyć się przy pomocy nowoczesnych metod dydaktycznych, nowoczesnych pomocy dydaktycznych, biologii, chemii, czy właśnie innych przedmiotów, również historii. Nie wiem, czy Państwo akurat kupowaliście Google VR, natomiast w wielu miejscach w Polsce kupuje się również ten sprzęt do oglądania filmów historycznych w nowoczesnej produkcji. Będziemy to również promować w kolejnych miesiącach tego roku kalendarzowego i tego roku szkolnego przede wszystkim. Ale to po kolei w kolejnych tygodniach. Zatem gratuluję raz jeszcze. Czekamy tylko na dzieci. Dzieci mają się tutaj zjawić według wszelkich przewidywań 10 stycznia, już za tydzień w poniedziałek. Oczywiście cały czas bierzemy pod uwagę tę sytuację, która jest związana z pandemią koronawirusa i z tym nową odmianą, z nową mutacją koronawirusa. Jestem w ścisłym, stałym kontakcie również dzisiaj od samego rana z panem ministrem Adamem Niedzielskim, z panem głównym inspektorem sanitarnym, nade wszystko z panem premierem Mateuszem Morawieckim. Na ten moment możemy powiedzieć, dzieci do tych sal, do tego Laboratorium Przyszłości tutaj w Nowej Sarzynie wejdą 10 stycznia w poniedziałek. A co będzie później w kolejnych tygodniach, no to będziemy obserwować na bieżąco rozwój sytuacji związanej z koronawirusem. Gratuluję i dziękuję serdecznie za no tak znakomite wykonanie tego projektu, który jest dumą Ministerstwa Edukacji i Nauki, projektu Laboratoria Przyszłości dla dzieci szkół podstawowych o wartości miliarda złotych. Dziękuję bardzo.